Udało się! Mamy smoka. Witam! Ja jestem Flotar, to jest Pixark. I udało się oswoić Ghost Dragona. A pokażę wam go. A czemu nie? Tak wygląda oswojony Ghost Dragon. Jezu! Yes. Jakie historie mógłbym opowiedzieć o tym smoku. Powiem wam tak, jeżeli pamiętacie jak się zakończył poprzedni odcinek, że on się był, on był zbugowany, to przez następną chyba z godzinę albo półtorej ja próbowałem go oswoić, znaczy próbowałem. Na początku byłem tak przestraszony. A zresztą wam czekajcie, mam, mam nadzieję, że ten smog będzie tutaj sobie neutralny, nikogo nie atakuj Proszę kolego, tutaj zobaczcie takie wilki się dziwne pojawiły w moim, w moim kurde. W moim asortymencie w ogóle łapka w górę za swoje wilka bo to była naprawdę. Dobrze, że tego nie nagrywałem, ok? Dobrze, że tego nie nagrywałem, poby było mnóstwo cięć, jeszcze więcej em, niecenzuralnych słów i tak dalej, i tak dalej. Dobra, idę wam pokazać, jak wygląda. Miejsce, w którym oswajałem go, bo troszeczkę, tr odrobinkę się zmieniło, ok? Odrobinę się zmieniło. On się zbagował, z tego co pamiętam, tak, tutaj, pod tą wodą był. No, troszeczkę jest e, bloków postawionych, one były po to, żeby ten smog po prostu mi, e, mi nie wyleciał stąd. Także ja sobie tutaj stępię. Jeżeli ktoś się zastanawia, ile strzał było potrzebnych tych super magicznych, koło 50. Nie, nie pamiętam dokładnie ile, ale koło 50 tych strzał, żeby uśpić tego uśpić tego smoka. Także powiem wam tak: każde stawianie klocka na początku to było tak. Stawiałem klocek, odwracałem się, patrzę, czy on coś robi. Stawiałem klosek, odwracałem się, patrzę, czy on coś robi. To naprawdę paranoi można było dostać. I później zauważyłem, że. Nie, nie wiem, czy mówię, oglądaliście poprzedni film, w którym bawiłem się z tym smokiem. On tam. Stanął w miejscu i po prostu się nie ruszał. Tam, 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 właśnie w poprzednim filmie. I podobna sytuacja była tutaj. On po prostu, nie wiem, się jakoś tak zbagował tutaj o to jeziorko czy coś, że nawet jeżeli o, widzicie, ja sobie tutaj stawiałem bloki, na początku mówię, każdy blok to było po prostu, żeby tylko się nie odwrócił, żeby mnie nie zaatakował. Proszę, 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 proszę. No, zbudowałem to żeby się nie wydostał. Te dziury były po to, żeby, nie wiem, jak gdzieś na przykład się przemieści, to, to żebym miał lepsze trafienie i tak dalej, ale no cały czas on po prostu stał w tym miejscu, upadł tam na dole, oswoiłem go, bla, 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 ale powiem wam, że z tym, te, z, to, to akurat, przepraszam, uderzyłem w mikrofon, to akurat nie był y, duży problem. Pamiętacie też, oswoiłem, oswajałem jak się, y, jak właśnie nagrywałem poprzedni film, tego Spectral Wolfa, tak? Był, był ten wilk, mówię, okej, okay, nazbieram nim, y, nazbieram nim Thunder Stony, które były, w ogóle te stony, które były były mi potrzebne do zrobienia strzał. Mówię, okej, okay, nie ma problemu, zrobię to. Poszedłem i mnie pierwsza roślinka zabiła. No, czy jednego pająka i mi jedna pierwsza roślinka, którą napotkałem, mnie od razu zabiła. I tak mówię, no, straciłem, straciłem wilka. Mówię, mam przez Po prostu mam przez nie wiedziałem skąd zebrać te kryształy. Ale napotkałem. E, na, znaczy napotkałem, w moim asortymencie dinozaurów, czyli w tym tam, 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 gdzie jest ten blok, napotkałem, że miałem chyba na 67. nie pamiętam dokładnie, który miał poziom, bo on też zginął, e, miałem tego szarego wilka i dzięki temu szaremu wilkowi po prostu coś e, udało mi się osiągnąć. Jeszcze później, jak już e, no po prostu się nudziłem, żeby dobić sobie jakoś poziom, to oswoiłem sobie tego gościa, żeby po prostu na nim podróżować. To jest taki, wiecie, nawet bez nazwy, bez niczego, ale w skrócie zmierzam do tego, że udało się oswoić tego gościa Dragona. Jasne, e, oswojony oczywiście był, ja się do tego e, przyznaję, był oswojony tą moją taktyką, czyli nabagowanie dinozaurów. E, tak. Nie wiem, czy można, znaczy na pewno można go normalnie, ale to obstawiam, że trzeba 50 osób, żeby na przykład jedna uciekała sobie na Ptero, a reszta po prostu strzela w takiego, w takiego gościa to wtedy pewnie bardzo łatwo, ale że ja gram solo, no to musiałem po prostu coś wykmienić. Tam, o tamtej oziorko się zablokował, Powiem wam, że nie wiem ile z dirta poszło. Z 300, 400, 500? Nie no, dobra, może przesadzam, ale dość dużo mi dirta poszło gdzieś, to powinienem mieć. Um, Sekundę. Hmm, gdzie to jest, Dirt? A nie, dobra, tak tak średnio Dirt, ok? Tak, tak średnio ja też trochę e, nazbierałem. Ale właśnie, co ze smokiem? I tak mówię, no, polatamy sobie dzisiaj na smoku. No jest jeden problem, mm, że niestety on wymaga siodła. <grym> Jak nie trudno się domyśleć, to jest siodło na 80. Tak, na 80 poziomie, chyba maksymalnym w grze. Elemental Golem. Też no, też... no też dość słabo. Także jedyne co na czym będziemy mogli sobie wkrótce polatać e, na 60 poziomie to jest. ha Tak się zastanawiam, co. Pires jest na 70 poziom. <laughs> Zobaczymy. A, na, na tą bestię. Piekielną bestię, tak zwaną, którą oswoiłem e, dwa odcinki. Temu polecam odcinek, bo naprawdę też fajne. E, oswajanko było. No, także w skrócie udało się oswoić. Mam nadzieję, że jesteście z, ze mnie dumni. Jestem z siebie dumny. Piękny smog, tylko szkoda, że po prostu e, wsłuchuję dam mu jedzenie bo te. E, mam tutaj jakieś surowe jedzenie. O kurde, nie mam surowego jedzenia. Dobra. Kolego, zjedz sobie bo on oczywiście nic nie ma, to jest właśnie wiecie co mogliby zmienić? Bo jeżeli go się zamienia w PixBlocka, to Wtedy jedzenie po prostu z niego zostaje i to jest takie dość średnie. Także czekamy na siodło na, nie, na tego gościa sobie. O, oczywiście odkładamy go do półki naszych Pokémonów. Nie mam żadnego Ptero. Też chciałem sobie oswoić jeszcze przed odcinkiem parę Ptero, ale ja nie wiem, czy zauważyliście. Jedyne Ptero, jakie tutaj były, to są na ósmych poziomach pierwszych. No po prostu takie do dupy Ptero, że, że głową mało. Patrzcie, dziewiąty poziom, pierwszy poziom. To to można, wiecie co? To to można zabić po prostu. To jest jedyna rzecz, którą można e, z tym zrobić. Dzisiaj, co dzisiaj w odcinku. Poza tym, że się jaramy, hej, mam smoka, mam smoka, mam smoka. Ehm, co w sumie wczoraj jego ja oswojałem, dlatego troszeczkę już ochłonąłem z tego wszystkiego. Także, je jeżeli bym go nagrywał zaraz po tym, no to pewnie by było, o, udało się oswoić smoka. Tutaj zobaczcie, to się stało, co się stało. A teraz, no, wiecie, dzień jak co dzień. No, potkałem smoka, zbagowałem go i go oswoiłem. Po prostu. Dobra, co dzisiaj chcę robić? Dzisiaj chcę wbić 52 poziom, ponieważ najprawdopodobniej znalazłem fajny sposób na szybki exp i chcę to właśnie, chcę to sobie właśnie sprawdzić, gamma 3, oczywiście odpalana gamma, niezbędnik każdego, każdego gracza w Pixarku i Arku, no pamiętam, w Arku to jest, ja o tym wspominałem, ale tam było jeszcze o wiele gorzej z tym. Że tam w nocy naprawdę nic nie było widać. Tutaj w nocy jest całkiem ok. W tych jaskiniach może jest troszkę gorzej, ale mówię, tam warku to po prostu głowa mała, co tam się działo. Czy to jest żelazo? Nie, to jest miedź. Ale mieć też mi się przyda, bo mówię, po prostu chcę dobić jak, naj, jak najszybciej poziom, a chcę sobie i tak żelazo, żelazo powydobywać, bo będzie mi to żelazo potrzebne do stworzenia maszyn, które są e, na przykład Fabricator. Patrzcie, tu sobie już sprawdzałem. <laughs> Fabricator 50, a nie, to jest 55 poziom. Fuck! Dobra, na 52 też się coś. O, tutaj się odblokowują e, Rzeczy ironowe. Także oczywiście ja tego będę bardzo, bardzo potrzebował, bo teraz co ja mam? Iron Sword. A to włócznię będę mógł sobie mieć. Chyba ta włócznia, mam nadzieję, że będzie zadawała dużo obrażeń, że to nie będzie jakiś tam chłam totalny, bo bez tego byłoby średnio. Dzisiaj chyba nic nie będę oswajał. Tak, chcę, chcę, wiecie, zrobić sobie przerwę od oswajania na spokojnie. Możecie w sumie w komentarzu napisać, co, co chcecie, żebym następnego oswoił. Może macie jakieś. Um, jakieś propozycje. Z tego, co tam pisaliście, to chcecie tego, tego Magic Dragona? Nie, czekajcie, jak on się nazywał. To takie główienko, co lata na tym biomie magicznym i ono nie atakuje. I gryfa. No ale na, na gryfa też będę musiał e, wykminić jakiś sposób, zbudować klatkę czy coś takiego. No, to nie jest takie... Proste z tym smokiem po prostu miałem farta, ok? Przyznam szczerze, ze smokiem miałem fartę, to nie tak, że jestem jakimś dobrym graczem albo coś takiego. To totalnie na farcie, po prostu udało się go zblokować i on po prostu później miał je w dupie nie atakował. I tylko dlatego to, to się udało. Bez tego pewnie nie miałbym tego smoka, dlatego jeszcze bardziej się <laughs> po prostu z tego, z tego cieszę, że no, zbagował się. I powiem Wam, właśnie te, t, t, tego też nie rozumiem, że dość szybko się oswajał ten smok. Ja myślałem, czasami czekałem, tak mi się przynajmniej zdaje teraz, y, czasami czekałem na Ptero dłużej niż na tego, y, na tego smoka, co czekałem. Znaczy, co oswajałem teraz. Także to jest naprawdę dziwna sprawa. To, co tam się dziwnego. Um, to co. To, co się tam stało. Czekajcie, jaki mam poziom? Okej, okay, widzę, że tutaj ten poziom no, troszkę wolno mi leci. W ogóle teraz sobie zdałem sprawę, że mogłem przyjść z różką i po prostu powydobywać te kamienie, a nie iść na ten biom. Ale wiadomo, mądry, e, mądry człowiek poszkodzi. Tutaj też taki surowiec fajny mam. Nie, nie wiem, co to jest za surowiec, ale nie wygląda na taki magiczny. Dlatego wezmę go sobie. Tutaj przygotuję do wykopania. Będę musiał sprawdzić, co to jest za surowe. Jest fajnie, fajnie wygląda. Nie wygląda jak te magiczne kamienie. I. Nie wiem, czy to słychać. Ale tutaj czasami się pojawiają jakby takie dość dziwne dźwięki, jakby co, coś tutaj było, wiecie? Jakiś. No nie wiem, dungeon może? trudno mi powiedzieć, ale takie właśnie jak sobie kopałem to bardzo, bardzo dziwne dźwięki były dobra, e, gambę możemy już wyłączyć, bo trochę daje po oczach jednak e, idźmy sobie do domu, przepalić te wszystkie rzeczy, powinienem mieć expa jeżeli nie, to pójdziemy sobie po prostu e, zabić jakieś potworki tylko zastanawiam się co, bo no to, to zwierzę nie jest zbyt mocne, ok? powiedzmy sobie szczerze, to nie jest zbyt mocne zwierzę także e, potrzeb potrzebuje czegoś lepszego ja już się mówię, nie mogę doczekać się na siodło tego T-Rexa bo wtedy wtedy będziemy mogli sobie zrobić jakąś wyprawę. A teraz to wiecie. No ja expię po prostu, próbuję jak najszybciej. Um, próbuję jak najszybciej expięć sobie tą moją postać. I średnio to wychodzi, bo cały czas ten exp bardzo wolno leci. Ognisko wszystko się zrobiło. O kurde, dlaczego? A dlaczego to się tak stało? Dlaczego to mięso jest surowe? A ja pamiętam, że wyrzucałem jeszcze przed odcinkiem, żeby się kraftowało, bo właśnie EXP by, by leciał za to, jakieś tam drobinki EXP, ale zawsze coś, jak to się mówi. E, zobaczymy, jak mi leci EXP, 1, 2, hmm, coś tam, coś tam do przodu, nie, także może za chwilę się uda zrobić ten poziom, e, zrobić ten fabricator, nie, 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 nie fabricator. Co ja, co ja chcę zrobić, ehm... O, te ironowe rzeczy, dokładnie, te super ironowe rzeczy. W ogóle możemy sobie sprawdzić, co tutaj takiego jest. Iron Bone Gloves. Ha. Huh. Good Physical Defense. A później coś ciekawego mi się odblokuje jeszcze, na przykład za parę poziomów. Nie, czyli teoretycznie mógłbym sobie zrobić coś takiego. Iron Bone Sword. Dobra, sprawdzimy. Czy to będą naprawdę takie super kozackie rzeczy? Metal Water. Uu. O, to w sumie byłoby spokojne, ale ja mam blisko wodę, także nie, nie wiem, czy jest mi to potrzebne. Tu są jakieś, wiecie, balisty i tak dalej. Ja w końcu będę musiał y, wyruszyć na tą wodę. Bo ja zrobiłem tratwę na samym początku i w sumie nic kompletnie z wodą nie miałem do tej pory wspólnego, nic w świecie. Nie, nie chciałem tam robić jakichś manewrów na wodzie, oswajać cierkiny, a wiem, że są mega lodony, bo jak oswajałem sobie T-Rexa, to właśnie widziałem, że tam pływają. Są płaszczki takie z czerwonymi oczami, też niezbyt niezbyt przyjaźnie wyglądające. Weźmy sobie odłożę te przedmioty. I co ja miałem zrobić? Aha, miałem sprawdzić, właśnie te przedmioty lepsze ironowe wiecie czego mi brakuje w tej grze i to tak bardzo bardzo mi brakuje jakiegoś takiego armor standa to się nazywa żebym mógł sobie po postawić wszystkie zbroje obok siebie w sumie sprawdzę czy coś takiego jest jeżeli jest a tego nie znajdę to możecie mi napisać śmiało w komentarzu wiecie takie jak w minecraftie są te armor standy albo na przykład um... sekunda uh, uh, uh. Może znajdę to, bo wiem, że coś takiego do broni jest, bardzo podobnego. Eee... spadochrony? Po co mi spadochron? W sumie spadochron... Może, może być całkiem przydatny. Water Simple Mask, poison attacks. Ale kto tu atakuje poisonem jeszcze? O, coś nade mną jest. Tum! A! Ptero na pierwszym poziomie i po, na, nawet, na, nawet nie będę używał po prostu moich, em, moich strzał na niego, bo to jest bez sensu. O, czekaj, widzicie? Sword Display Stand. Właśnie coś takiego. Stand. No to jest. O, właśnie. Spear Display Gun Display Standard Magic. No właśnie, coś takiego, ale na armor. Nie wiem. Armor. Kurde, nawet nie wiem jak to nazwać, ale takie coś by mi się przydało. To naprawdę ładnie by wyglądało, bym nie musiał trzymać wszystkiego e, wszystkiego w jednym, w jednym miejscu. Przepala się? A, wszystko się przepaliło, także możemy śmiało wyłączyć. Dobra, stwórzmy sobie tą e, lepszą zbrojkę: Armor. E, to będzie ta. Iron. uuu, Primal Bone Pieces, polymer. Hmm. Wiecie co? Sprawdzę od razu sobie. Mam odpaloną przegrądarkę Polymer Pixar. Żeby już um, wiedzieć Pixar, dobra. I to jest tak. Polymer jest itemem w arku. Polymer może być. bla, 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 bla. bla. E, aha. I to się kraftuje w Fabricatorze. Z tego co widzę. Ile to mi daje Armora? Czekajcie. 8 Armora. To jest. Okej. Okay. 8 Armora. A ile to. To, co ja mam? 7. No to nie jest tak. No nie wiem. Wydawało mi się, że to będzie troszkę więcej dawało. Dobra, mamy 52 poziom. Teraz mogę zrobić to, co chciałem od samego początku w tym odcinku, czyli ten pseudosposób na wbijanie szybkiego, bardzo szybko poziomów. Iron Head no, no, Firm, but heavy. O! Takie ogrodzenie. No, no, no. Iron Spike Wall, nie, nie potrzebuję tego. Iron Spike, tylko jeszcze wooden Spike i muszę sobie odblokować. E, wooden Spike, proszę bardzo. I właśnie te kolce, ktoś mi to napisał też w komentarzu, żebym zrobił coś takiego automatyczną zabijarkę, e, zabija, e, zabijarkę potworów. Że to może być naprawdę, e, naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. I na przykład zrobić to tam w tej dziurze. Dlatego za chwilkę się przekonamy, e, czego w ogóle my potrzebujemy. Czekajcie, Defense i to będzie to iron. O kurde, 20 to wymagasz. Czy ja mam tyle? Dobra, na jedno będę miał, ale trzeba będzie po prostu pozbierać sobie tego iron'a. Na to wygląda. Dirt or okej, okay. Nie, no za mało. Dobra, zróbmy sobie to. I sprawdzimy, jednego Iron Spike'a, czy to po prostu jest opłacalne, żeby zrobić taką super pułapkę i e, bym, wiecie, oswoił sobie jakiegoś Ptero albo coś w tym stylu. W sumie ja mam siodło na orła, a tym orłem jeszcze w ogóle nie latałem, taka ciekawostka. E, I czy to byłby dobry sposób na... na, 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 na... E, na ekspienie, bowiem, że na przykład za kwiatki się mnóstwo expa dostaje, bardzo dużo ekspa. Jeżeli zabijamy to solo, a nie, em, a nie jako... A nie z dinozaura. To wtedy jest naprawdę spoko. Wystarczy się podkopać od dołu do tego kwiatka. Po polecam na początkowych levelach coś takiego robić. Ale chodzi o te kwiatki na biomie zimowym, gdyby ktoś się tam zastanawiał. O czym ten typ gada w ogóle? Jakie kwiatki? Są takie. Nie, nie pamiętam jak one mają dokładnie się nazywałem one biją takimi plączami jakby. E, dobra, czas na orzełkę. I za chwilę sprawdzimy. Będzie po pierwsze pierwszy lot ptakiem. Proszę bardzo. W ogóle ty powinieneś mieć mięso. Hm. No za dużo mięsa to nie masz. Ale czekajcie. Food. Ej, no nie jest głodny nawet. Myślałem, że będzie troszeczkę bardziej. Ech, chciał jeść. Pek. 31 poziom nie, nie jest to może najlepszy orzeł, ale one chyba się wolno męczą, prawda? Chyba tak, one się bardzo wolno męczą. Dobra. Ja tutaj rozkopałem to. Okej, okay, tutaj nic nie ma na 100%? Dobra, jest tam wilczek. Bo nie chcę stracić tego orzełka. To jest, no... Coś, czego bardzo bym nie chciał. OK. Aha, i to... no. Ta! <ścoughs> Najlepsza... E, najlepszą rzecz właśnie zrobiłem. Jedne kolce. Mam nadzieję, że one naprawdę będą dużo biły. Zaraz zresztą się przekonamy. Trzeba tylko załatać dziurę i wziąć jakiegoś wilka. Jeżeli będę dostawał za to EXP'a, że one będą się zabiały o te kolce, no to hello guys mamy zarąbisty sposób na EXP'a, tylko będę musiał pozbierać mnóstwo iron'a. No, będzie mnie czekała, Będzie mnie czekało po prostu długie siedzenie w kopalni. Ej, widzacie odcinek z, z tego jak siedzę w kopalni? To będzie bardzo interesujące przecież. Dobra, weźmiemy sobie tank. Ok. Mm. I coś potrzebujemy. Gdzie jest ten wil O, widzicie? To jest ten kwiatek. To jest właśnie ten kwiat. 68. On dość mocno bije. Znaczy, mocno nie bije, ale wystarczy się podkopać w dołem i on nie może nam nic zrobić, jeżeli jesteśmy totalnie nad nim. I za to, no, po dwa będą wam szły. Tak, be, bez żadnego problemu. Okej. Okay. Dobra. Teraz chodź ze mną, wilczku. Musimy przetestować w pewien sposób. Zobaczymy. Patrzymy, a tu bum, takie kolce zabijają na strzała. I teraz, no właśnie, jak to zrobić, jak to teraz zrobić, żeby on się o te kolce zabijał, no bo to powinno być jasne, mniejsze, e, mniejsze pomieszczenie, hmm, widzę, że on omija te kolce tak troszkę, <grym> no tak trochę, inaczej sobie to wyobrażałem, wiecie, nawet bardzo inaczej, znaczy więcej kolce muszę mieć, ok? To może by to zadziałało, czekajcie, będę mógł ciebie zabić. Zastanawiam się, czy orły są w ogóle silne. Nie bije ten kwiatek. Mocno bije. Jak będę miał połowę HP, to spierdzielam. Okej, okay, yy, wiecie co? Ja, ja już sobie ucieknę. No. <grybujesz> Także da się. Może nawet wam pokażę. Czekajcie. Pokażę wam sposób, jak e, właśnie zrobić. Jak sobie szybko wbić poziom. To jest taki. Taka ciekawostka mówię, smoka oswoiliśmy. Fajnie, ale. Do... Nie mogę sobie polatać niestety na smoku. Bo tak to dziwnie wygląda. Tak to jest dziwnie zrobione. Eee, dobra, tutaj nic nie ma. Mamy tego kwiatka gdzieś tam. I teraz muszę na wprost najlepiej. Ops, tu czekajcie, który to będzie blok? To będzie gdzieś tu. ok Teraz, tylko żebym w dobre miejsce się kopał. Znaczy, a nie, w sumie widzimy dobra. Yy, widzimy cały czas nazwę tego kwiatka. Jeżeli będę blisko, no to raczej się do tego yy, bez problemu dokopię. W sumie to nawet będzie taka moja kryjówka, bo chyba nic nie może przez takie coś wejść. okej. Okay. zbliżamy się powoli do kwiatka. On tutaj gdzieś jest, prawda? Lotus. Tutaj. Chyba nade mną jest, nie, jeszcze nie jest nade mną, musimy troszkę, o, patrzcie i nic mi nie robi, czekaj, ja muszę mm, jeden blok do góry się wybudować, A, czekajcie, kupę zbiorę, bo trzeba sprzątać po sobie, nie, jeszcze jeden blok do góry, sorry. Okej, okay, bijemy. O, widzicie? Zobaczę w ogóle, ile spamam. 1, 7, osiem, ja 6 końcówka. Tutaj, mam nadzieję, że ja go biję, nie? Bo tak. Nie no, okej. Okay. Te, teraz na 100% go biję. Także musimy sobie go troszkę pobić. On, jak widzicie, ma 68 poziom. I nawet e, jego, jakby wskaźnik pokazuje, że jest to dość dość mocny potwór. nie? Nie, nie zawsze trafiamy. To jest właśnie e, minus tej gry, bo. Jakby cały czas się broń odbija, nie? przynajmniej tak to jest pokazane, ale z tego, co, z tego co widziałem, no to my zadajemy mu jakieś tam obrażenia. Nie, nie wiem czy duże czy nie, ale zadajemy, proszę bardzo. I, I zobaczcie ile expa dostałem. Tysiąc expa, plus minus. Także widzicie, to jest naprawdę dobry sposób. I warto jeszcze go uderzyć z siekierki, bo mogą, może nam wypaść Magic, Magic Lotus Seed. Czyli nasionka. No ja mam tych nasionek około 50, bo chyba niedźwiedziem zabijałem właśnie te. O, tam jest jej niedźwiedź. Czekajcie, jaki to jest poziom. Huh. Tu jest też niedźwiedź. A ja potrzebuję takiego niedźwiedzia. 19 poziom za mały. Potrzebuję koło 50-60 poziomu. I wtedy takim niedźwiedziom mógłbym. Mógłbym naprawdę coś fajnego porobić. Dobra. 54 poziom. Hmm, hmm, hmm. Okej, okay. powiem Wam, że chyba mamy. Dobra. Tylko niech on teraz pójdzie tak za mną, żeby się też nie za bardzo zbagował. A kurde, czemu uciekasz? Halo, niedźwiadku. Ech, człowiek chce sobie oswoić tego niedźwiedzia. Nie, no, jego ja swoje pewnie. Tylko trzeba będzie się troszkę pomęczyć z nim. Żeby złapał agro Nie, nie No naprawdę on ucieka? <laughs> Dobra, ten niedźwiedź chyba nie chce um, Nie chcę, żebym go oswoił po prostu Nie no, ja spróbuję jeszcze raz, jeżeli teraz za mną nie ruszy To już będzie totalna lipa, bo tego niedźwiedzia nie chcę, 19 poziom, po co mi coś takiego? O, tam są wilki? Nie. O, to jest wilczek Pyk no, dobra, on mnie ma gdzieś niestety ten niedźwiedź, także będę musiał sobie go zostawić. Ja pewnie pójdę zaraz wydobywać żelazo, wbijać poziom, chociaż muszę swójć sobie jakiegoś miśka. Może ty będziesz chciał? No, łapiesz agro? Pamiętam, jak mnie te mi się atakowały i goniły, a teraz mają po prostu na mnie kompletnie wywalone. Może zrobię drugą, drugą po prostu pułapkę z samymi kolcami, i wtedy to będzie bardzo opłacalne. No bo teraz po prostu jedno, Jedno te kolce za dużo tutaj niestety nie robią. O, widzicie mnie atakuje? To jest błąd. No nie powinien mnie atakować. To jest bardzo dziwne. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. E, zostawcie łapkę w górę. Smok oswojony. Wytłumaczyłem mniej więcej, jak życzę Wam powodzenia z, z Waszymi smokami. Mam nadzieję, że komuś z Was też się uda e, zdobyć smoka w może bardziej legalny sposób niż ja. Bo niby oswoiłem tego smoka, ale mam tak gdzieś w głowie. Kurde, no szkoda, że go nie oswoiłem tak normalnie. Tak wiecie, uciekając przed nimi go e, po prostu. Po prostu strzelając do niego tymi strzałami, także dzięki za oglądanie jeszcze raz. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia. Cześć!